I witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mamy wiadomości. Już kolejne na dzień 22 lutego 2019 roku. Zapraszam do kolejnej dawki wiadomości. A jest ich masa. Dzięki za wszystkie komentarze pod e, ostatnim filmem, gdzie zapytałem się, że czasami niestety tych wiadomości jest tyle, że pokazywałem wam nawet zakładki, gdzie zostało jeszcze 6-7 zakładek. Skoń telegraf wczoraj. Także te wszystkie, które się nie znalazły, znajdą się dzisiaj. Także co się odleczę, to nie ucieczę. Pamiętajcie, że raz czy dwa razy w tygodniu możemy mieć dłuższą audycję, bo w poniedziałek albo w czwartek, zauważyłem, jest najwięcej wiadomości. Piątek to już obniżamy loty Feniksa, a sobota i niedziela to jest najczęściej po jednej audycji dzień dobry krypto, bo nie ma po prostu wiadomości. Oczywiście można by to znaleźć dużo na reddicie, ale... Zostawię wam czas dla rodziny w sobotę i niedzielę jednorazową audycją. No, chyba, żeby było coś gorącego, co by się pojawiło, no to wtedy wyjdziemy z kryptą migawką. Okej, okay, mam nadzieję, że macie też słoneczny dzień w Anglii. Drugi dzień z rzędu, co się nie zdarza często, oczywiście blisko Londynu, jak ktoś mieszka, to jest to częściej, na północy niestety gorzej już jest. Także mam nadzieję, że w tych miejscach, w których wy mieszkacie, czy to jest Polska, Ameryka, Niemcy, czy inne kraje, dajcie znać w komentarzach właśnie skąd nas słuchacie. Dawno wam tego pytania nie zadawałem, czyli... Jaki kraj i możecie nawet miasto podać, jeżeli się nie wstydzicie albo nie chcecie żyć w ukryciu. <laughs> Dobra, przechodzimy na Koń Paprykę. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Na Koń Papryce mamy Market Caps 134 miliardy dolarów. Sprawdźmy tylko, czy nic się nie zmieniło od momentu ustawienia wiadomości. No nic, o 1% w górę. Bitcoin oscyluje w około 3973 dolarów, także też tutaj mamy hmm, praktycznie. 0,65%, niecały procent do przodu, i y, projekty, które sobie najlepiej poradził w ostatnich 24 godzinach, mamy kłasz plus 21%, bardzo mały wolumen, także hmm, y, znak zapytania ontologii. 8,60%, status 8,46% i BitTorrent 7,74%. Największy wolumen, zobaczcie, ma jednak BitTorrent z tych wszystkich. Sprawdźmy te, które sobie najgorzej poradziły w ostatnich 24 godzinach. No repo, znowu wolumen mały, lepiej czytać powyżej miliona. Także mamy pierwszy Decentraland, minus 4% Komodo, minus 3,80% i insy, Inside Chain, minus 3,52%. Procent. Także to mamy załatwione. Sprawdźmy teraz polską scenę YouTube'a z ostatnich 24 godzin. Max Satoshi, pierwszy, Mac Workshop, projekt Barburka, odcinek 7, finał. Tuż za nim jest Kryptoraport, wróciła hossa Kryptowalut. Giant E-Commerce wchodzi w krypto. Tuż za nim mamy KryptoKamigadze, adopcja XRP, a cena podobnie jak historia Amazon. Prezesa tym razem, uważajcie na stare, zakotwiczone schematy. Kryptowaluty, akcje, złoto, forex, przegląd rynków. I Szczepan Bentyn, śniadanie z bitcoinem, odcinek 54. I już za nim jest fil konieczny. Bebox and Big Stock and Review kryptorencji Renzi Research. I tutaj też mamy kryptoholika. Odbierz swoje 1500 krypto cukierków. Wow. Także słodko jest tutaj, gdzie to, gdzie to? A, kryptoholik. I I love crypto. Kwadranskrypto, jak działa przepustowość w kanałach sieci Lightning. Także zapraszam, jeżeli coś Was zainteresowało, a my przechodzimy do wiadomości. Pierwsza wiadomość to Days Gazette. Wiczeń. Dlaczego wiczeń? Bo po sprzedaży 11 tysięcy oszukanych win, można powiedzieć, czyli podrobionych, które tutaj podrabiają najczęściej Antinori Toscana Tignanello, to jest win, winiarnia we Włoszech, w Niemczech i Belgii. Wina, które znaleziono podrobione były właśnie z roku 2009, 2010 i 2011. Czyli miały ogólnie mniej jakości samego wina. Także wiceprezydent tej firmy, Marcezi Antinori jest tutaj zainteresowany technologią blockchain i już tutaj zagląda, co oferuje Wiczeń. Także jedni z ich konkurencji mają już technologię blockchain do śledzenia i jest tą firmą Dokładnie Rufino i Marcesi Antinori też nie chce zostać w tyle i na pewno zainteresuje się tą e, informacją po właśnie tych reportażach czy wieściach, że 11 tysięcy win znaleziono, podrobionych, które oni oferują w swojej winiarni. Warto dodać, że Rufino Wine już używa technologii vicheń. Coinflex informuje nas o nowym starcie nowej strony internetowej. I nowej giełdy futures. A czemu to jest takie ważne? A więc spójrzmy, dlaczego to jest tak ważne. Coinflex będzie pierwszą giełdą na świecie, która fizycznie będzie poparta daną kryptowalutą, jeżeli chodzi o futures, kontrakty futures. Dlaczego jest to możliwe? Po prostu ich baza wypadowa jest na Seszelach, także tam prawo działa troszeczkę inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie lepiej kontrolować wszystko dolarem, także BACT i ETF mają się czego tutaj ubawiać, jeżeli ten CoinFlex dojdzie do skutku. I sprawdźmy, kto jest partnerem CoinFlexa. Ważne zawsze dodać, jeżeli sprawdzacie, kto tutaj jest zainteresowany tą firmą. Mamy Dragonfly Capital, mamy Gabi, Greyfruit Trading, mamy Mike Komaranski, a zobaczcie co tu jest na dole. Roger Ver, a to ci przyjemniaczek Roger Ver no, mamy przyczajony tygrys, ukryty smog, sam tutaj jest i nie chwali się nigdzie. Także hmm, ciekawa sprawa. Także będziemy obserwować, co tu CoinFlex będzie oferował i czy na pewno będzie zatwierdzony tak do końca. Na Reddicie ponad dzień temu już ta wiadomość wyszła tutaj. Gdzieś ją tu musiałem ominąć, ale 1200 bitcoinów był sell order, który był zakończony. Oczywiście sprzedało się i widzimy jaka była krecha w dół. I w tym momencie w jedną minutę mieliśmy odreagowanie, czyli zobaczcie, to jest walka e, niedźwiedzi z bykami, finezja po prostu e, tej walki to może powodować na przykład 1200 BTC, mógł tutaj dokładnie bocik sobie zrzucić, ale w jedną minutę e, bóle terierze można powiedzieć, czyli e, byki odreagowały i wróciły tą cenę do. 4020 dolarów wtedy prawie, więc widzimy, że coraz ciężej jest w tym markecie manipulować, bo pomału się tutaj zmienia ta cała filozofia i możemy w przyszłości mieć odwrócenie trendu, skoro już na takich wysokich lotach się to zmienia. Warto zaznaczyć, że jak jesteśmy przy bitcoinie, widzimy, że mamy divergencję, czyli bearish divergence, czyli co to oznacza? Mówiliśmy o tym nieraz we wróżeniu z fusów, ale dodam, że cena idzie w górę, a dwa inne indykatory RSI i o ile dobrze tutaj widzę, wolumen spada w drugą stronę, co może oznaczać o kolejnych spadkach w kolejnych dniach. Zobaczymy, czy to się okaże prawdą. Ten wykres również jest ciekawy, jeżeli chodzi o Bitcoina, który potwierdza tezę, że będzie trudno zejść poniżej 3000 dolanów. Zdaniem tego analityka technicznego, to nie jest zdanie marketu ogólnego, po prostu on tutaj ma wyrosowany z prawej strony sell volume, który oznacza kiedy ludzie najczęściej sprzedawali swoje bitcoiny. I widzicie, że przy około cenach 4000 albo 3700 było to duża cena. 3400 tak samo. Dopiero gdzieś tutaj idziemy do 3000, bardzo mały sell volume, co by oznaczało, że ludzie w tym rejonach nie są zainteresowani sprzedażą. Pamiętacie co mówiliśmy o e, Chinach i co mówiliśmy o górnikach? Kto nie jest zainteresowany sprzedawaniem Bitcoina w tych cenach, a jaka jest średnia kraju w wydobyciu w Chinach? Bardzo podobna cena. Także coś jest na rzeczy, ale zawsze robimy swój research. Także tak tylko chciałem pokazać, co tutaj ciekawego się pojawiło na Twitterze. No i tu mamy trochę potwierdzenie, że użytkownicy, którzy brali wcześniej w udziale BTT token i w tym Launchpadzie, czyli w ICO, dostali taką właśnie wiadomość. Że przepraszają, ale prosimy o zwrot depozytów. Na nasze konto, na, na kwoty tych samych BTT. Sprawdźcie, co dokładnie się stało. CZ z Binance nawet potwierdza, jak robiliśmy testy do Fetch.ai, czyli do tego nowego ICO, który ma się odbyć na Binance Launchpad chyba 25 lutego, o ile dobrze pamiętam z głowy, to po prostu jeden z naszych tutaj asów, deweloperów, wcisnął nie ten przycisk, co trzeba i uruchomił Airdropa dla BTT zamiast Airdropa dla Fetch.ai w trybie testowym, pewnie dla. Paru osób, które były zarejestrowane tam wewnętrznie. Także no musimy oddać halo. Mam nadzieję, że jesteście na tyle odważni, że po prostu jakiś procent za tą fatygę uruchomicie. Trader, który przewidział w 84 procentach, ciekawe jak te procenty są obliczane. crash, czyli no całą tą besę. Weteran o nazwie Peter Brandt mówi o tym, że. Mamy wykres XRP, który wygląda jak maszynka do popcornu. I już niedługo będziemy mieć wybuch, czyli y, jak maszynce do popcornu, wiecie jak popcorn wylatuje górą. Tak samo widzimy, kończy się tutaj y, trójkąt, czy może wedge, czyli clean opadający i prawdopodobnie może tu coś być na rzeczy. On mówi, że takie wykresy nazywa popcorn rally, czyli no, wyrzut popcornu. I ten sam analityk techniczny przewiduje, że Bitcoin może spaść nawet do 1200 dolarów. Także, no, może tutaj jest coś też na rzeczy. Jeżeli mieszkacie w Ameryce i macie Fidelity i logujecie się na swoje konto, zobaczcie w opcjach: macie investment, macie retirement, czyli banking, credit card, retirement to jest emerytura. I widzimy, że też na dole teraz mamy opcję Coinbase. Także, adopcja, jak się patrzy. Widzimy, że w Japonii wyjdzie nowy. Stablecoin będzie on wydany przez japoński bank Mizuo, który wyjdzie w marcu. Nazwa tego stablecoina to jest Jcoin i będzie w stosunku jeden do jednego spegowany do Jena. Także widzicie, że coś tutaj wyjdzie i z tej wiadomości dowiadujemy się jeszcze troszeczkę więcej, że w tym momencie ta digitalna currency, czyli kryptowaluta, będzie tutaj też zaakceptowana w. W mobilnych aplikacjach do płatności Alipay, Union Pay, także będzie QR-code, też dostępny. I już odpowiedziały na to 60 japońskich regionalnych banków, które będą saportowały ten serwis. Także z bomby na dzień dobry mają tutaj banki w tej aplikacji. Także kolejna wielka adopcja. O, kolejna wiadomość może Wam dodać otuchy, jeżeli mieliście nieciekawy trade w ostatnim tygodniu, delikatnie. Deutsche Bank, CNBC informuje, stracił 1,6 miliarda dolarów na jednym tradzie. Także jest to chyba największy do tej pory nieciekawy trade w historii chyba banków. Także 1,6 miliarda dolarów. Bank kupił za 7,8 miliarda dolarów portfolio, bondów z 2007 roku. No i już w roku 2016 było 1,6 miliarda, no mniej na tym bondzie, także no ciekawe, ciekawe tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o Deutsche Bank. Z tego artykułu dowiadujemy się, że Samsung też specjalnie tutaj nie mówi głośno o tym, że krypto wallet. Pamiętajcie, że w świecie tutaj firm Krypto to jest naprawdę nieciekawą nazwą. Wolą tutaj posługiwać się na przykład blockchain, gdzie cryptocurrency bardziej się kojarzy z, ze stratą pieniędzy, gdzie blockchain, wow, oni są w blockchain, to jest coś. Dlatego Samsung też tutaj od razu z bomby nie powiedział, że to jest crypto wallet, tylko że to jest aplikacja Nox i będzie działać jako cryptocurrency wallet, jeżeli będzie tutaj zaadaptowana jeszcze w przyszłości. Także NOX. Pamiętam jak m, tą aplikację chyba się na Androidzie używało do przechowywania równa, różnej treści. Potem oni zamknęli tą aplikację, bo prawdopodobnie Samsung wykupił ją. I widzimy teraz, że dlaczego ją wykupił, bo będzie na niej portfel krypto o nazwie NOX. Nie o nazwie crypto wallet, żeby po prostu tutaj się nie uwidaczniać za bardzo, bo wiemy jaki mamy sentyment w cryptocurrency no i Samsung nie jest tutaj nie niemądry, można powiedzieć, dlatego tak to będzie się nazywa. A na Twitterze czytamy Peter Todd, odpowiada tutaj na Marka Zuckerberga, który myśli, że w Facebooku będziemy mieć zdecentralizowane loginy. No i ciekawie tutaj odpowiada, zdecentralizowane loginy, no to tak naprawdę to jest kontradykcja. Jak to może być? Jeżeli się logujesz, no to jesteś zcentralizowany. Takie tweety lubię bo dają wtedy perspektywę obrazu. A na Bittru mamy 30 par XRP. Także zobaczmy jakie tutaj są. Może nie będę je czytał. Zobaczcie Neo XRP, NPXS czyli Pundi. Mamy OMG, mamy POLI, ETC, EOS DENT. Także widzimy że jest ich bardzo dużo. Także brawa brawa. Ciekawa informacja na Redditie też ktoś tutaj chciał zapłacić tym razem pozytywna informacja zaraz dopowiem ktoś tutaj się chciał zapłacić bitcoinem 1000 dolarów za jakiś tam order no i niestety w, w czasie zamawiania po zamówieniu już wysłania bitcoina dostał wiadomość że niestety jest problem z twoim orderem i musi być skancelowany czyli po prostu usunięty i proszę iść do customer service no i wtedy po prostu pomyślał że już nie odzyska tego bitcoina no bo mm, w końcu już wysłał go nie ale nie jednak tutaj na Overstock Dot .com, czyli na tej stronie, porozumiał się potem z, z customer service, czyli z biurem obsługi klienta i oddali mu te bitcoiny. Ale to przynajmniej daje Wam takie zrozumienie, że czasami, jeżeli order musi być skancelowany, co jeżeli to nie jest overstock.com i kupujecie z innej strony? Czy też tutaj będzie biuro obsługi klienta tak samo klarowne? Coil informuje, że Cinnamon Video będzie dostępny i będzie budował platformę właśnie na coil. Wiemy, czym jest coil, nie musimy chyba tutaj przypominać, czyli Interledger protokołu używają i będą tam wykonywać te płatności do tego Cinnamon Video. Prawdopodobnie przyszły YouTube na blockchainie oczywiście tutaj przerysowane to troszeczkę, ale będą używać XRP. W przyszłości, czyli bardzo ważna wiadomość. Dodam linka, możecie wszyscy zainteresowani tutaj sprawdzić sobie. No, a tu ciekawy mem, sprawdźmy sobie, kryptoinwestorzy. Co moi yy, znajomi myślą o tym, co ja robię? Także macie po lewej to zdjęcie. Co moja mama myśli, ja robię? Czyli Matrix. <laughs> co myśli yy, po prostu społeczność, co ja robię? Czyli jestem w górnictwie, wykopuję złoto. Kalifornia, widzimy. Co. Rząd myśli o tym, co ja robię. Czyli widzicie, handel bronią tutaj jest po lewej stronie. Co ja myślę, co ja robię, czyli zobaczcie, jakie problemy matematyczne rodem Einsteina wykonuje. Ale co ja naprawdę robię, ja naprawdę szczelam do celu z zamkniętymi oczami. I to są pokrótce kryptoinwestorzy. Na końcu skrzytamy, że Pantera zebrała 125 milionów na swoje trzecie. Kryptofundusz, czyli na, tutaj zbierają pieniądze po prostu na Pantera Capital i do tej pory zebrali tylko 125 milionów, a zamierzone jest 175, czyli 25 milionów zebrali tylko od dokładnie sierpnia. Czyli nawet tacy gracze jak Pantera mają tutaj problem z uzbieraniem pieniędzy do należytego do celu, także nie jest to łatwe w takich czasach, nawet dla takich grubych graczy. Tu jest ciekawa wiadomość też, jeżeli chodzi o XRP, widzimy, że Brad Garlingham nie próżnuje, po prostu spotkał się z grupą IMF, czym jest IMF, zaraz sobie powiemy i mieli tutaj rozmowę, dyskusję na temat, jak może w przyszłości wyglądać finansjera. Sprawdźmy, czym jest IMF. IMF to międzynarodowa organizacja w ramach ONZ zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie, dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących. Tu mamy zdjęcie jak wygląda cały świat blockchain kwarta pierwszy 2019 roku, czyli mamy rozdrobnione na commerce, data, social marketing, mamy program, advertising, wszystkie projekty blockchain, które tutaj uczestniczą. Dodam linka, żebyście mogli sobie sami posprawdzać, gdzie tu jest na przykład Poet, a gdzie tu jest wasz projekt na przykład. IBM tutaj mówi o tym, że Bitcoin uderzy w milion dolarów. To czytałem już wczoraj, ale widzimy też, że mówi, że na tym swoim World Wire nie tylko będą używać XLM, mogą też używać nawet XRP, bo tutaj są otwarci na wiele. Technologii Cross Border Payments na tym właśnie WorldWire i będą supportować dużo krypto, także yy, dużej ilości krypto, można powiedzieć. Także widzimy, że nawet XRP może być tutaj pod World Wire. Mam nadzieję, że tak nie macie, że żona lub mąż was prosi, kochanie, przyjdź do łóżka. Nie, bo muszę po prostu tutaj zabezpieczyć naszego bitcoina, kochanie. I już ostatnia wiadomość w tym wydaniu Koń Telegraf mówi o tym, że nadal pojawiają się kolejne tutaj aplikacje na Windowsa tym razem, które kopią w tle Monero. Tym razem tutaj nie wiem nawet co to jest Mimecat i Radmin. Jeżeli używacie tego, tej rzeczy na Windowsie to prawdopodobnie jesteście narażeni właśnie na infekcję takiego kopania Monero i ciekawa tutaj wiadomość, że 4,5% ocenia się i Monero jest wydobyte właśnie w ten sposób na całym świecie. Poprzez właśnie takie aplikacje czy wirusy, które instalowane są na komputerach użytkowników. Dobra, to by było już na tyle. Widzimy się ponownie już wieczorem po północy, albo zobaczymy, jeżeli nie będzie tych wiadomości za dużo, bo w piątek już wszyscy tutaj się szykują do pracy, więc możliwe, że w sobotę dopiero rano będzie ta audycja. Także życzę Wam wspaniałego piątku, tak jak zawsze, i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.